Cześć, oglądacie 16 odcinek kursu na konwent. Dzisiaj mam dla Was relację z kolejnej edycji konwentu terenowego Talkfolk, skierowanego do fanów twórczości Tolkiena. Konwent odbył się w dniach od 15 do 21 lipca w Piławie Górnej, a jego organizatorem było stowarzyszenie ST Wieża. I już tutaj widzimy, że w porównaniu do poprzednich lat mieliśmy do czynienia z wieloma zmianami. Przede wszystkim konwent został wydłużony o 3 dni. Zwykle zaczynał się on w czwartek, jednak wielu uczestników mogło i pojawiało się na polu namiotowym już od samego początku tygodnia. Dlatego start imprezy przesunięto na poniedziałek, co pozwoliło na stworzenie imprezy z wieloma atrakcjami na wysokim poziomie, a równocześnie zapewniło dużą ilość wolnego czasu na integrację. Druga zmiana to pole namiotowe. Po kilku latach wybrano nową lokalizację, tym razem nie w samej Bielawie, a okolicznej miejscowości Piława Górna. Ta zmiana wyszła zdecydowanie na plus, o czym za chwilę więcej. Na Talkfolku pojawiliśmy się po raz trzeci i choć w ubiegłych latach bawiliśmy się tam dobrze, to ten rok był lepszy niż suma poprzednich. Hasłem przewodnim imprezy były urodziny Bilba, nie mogło zatem zabraknąć wielu atrakcji, odbyło się wiele stałych punktów jak bieg hobbicki, turniej łuczniczy czy szermierczy, kalambury, konkurs kulinarny czy oczywiście LARP. Jak zawsze miał miejsce też wieczór i starych, czyli prelekcje i panele dyskusyjne na tematy tolkienowskie oraz przemarsz przez Bielawę. A właśnie w Bielawie swoją kulminację miały obchody urodzin Bilba. Na końcu marszu przez miasto w parku na uczestników i mieszkańców czekała scena i niesamowity wieczór pełen atrakcji. Odbyły się koncerty zespołu Fauns oraz Strauss, a także pokaz tańców irlandzkich w wykonaniu zespołu Comlan, który także poprowadził warsztaty taneczne. Dzięki temu mogliśmy nauczyć się aż 3 ciekawych układów, a będzie to wykorzystane w teledysku do jednej z piosenek zespołu Drużyna Trzeźwych Hobbitów. Cały wieczór zamknął pokaz sztucznych ogni, które przeniosły nas całkowicie w klimat urodzin Bilba. Pora na drobną ocenę. Konwent mnie bardzo pozytywnie zaskoczył. Program był ciekawy i wykonany w całości. Na gigantyczną pochwałę zasługuje załatwienie przez organizatorów transportu z pola do Bielawy i z powrotem z obchodów w mieście. Tak samo świetną sprawą było załatwienie busa kursującego na i z pola namiotowego do Wrocławia, co bardzo ułatwiało dotarcie na Talkfolk. Nowa lokalizacja sprawdziła się bardzo dobrze. Teren jest duży i naprawdę ładny. Świetnie przygotowany pod konwent terenowy, choć lekko brakowało mi tam porządnych pryszniców, które w zeszłym roku miały zdecydowanie lepszy standard. Ale to kwestia do dopracowania ze strony właściciela pola namiotowego. Małym minusem terenu jest kwestia nasłonecznienia. Praktycznie nie ma tam drzew, a w tym roku upał doskwierał momentami. Szczęśliwie cień dawały domek i wiatr. Nie obejdzie się też bez malutkich minusów. Oprócz wspomnianych wcześniej pryszniców, niektórzy narzekali na jednak zbyt długi czas trwania imprezy. Integracja jest fajną rzeczą, ale nie każdy jest w stanie przyjechać na cały tydzień i przez to przepada mu spora ilość punktów programu oraz świetnych konkursów, w których mógłby wziąć udział. A dość wspomnieć, że w kulinarnym konkursie wziął udział tylko 2 osoby. No cóż, jednak TF powinien trwać nieco krócej i mieć bardziej skondensowany program. Mimo wszystko sporo osób prędzej przyjedzie na weekend. Talkfolk dopiero się skończył, a ja już nie mogę się doczekać kolejnego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że tematem przewodnim imprezy w następnym roku ma być bitwa walku o lądę. Na pewno pojawimy się tam ponownie i będziemy Wam donosić o przygotowaniach do imprezy. W tym odcinku to już wszystko. Niedługo widzimy się na Krakonie, z którego przygotujemy dla Was kolejne materiały. Wy tymczasem pamiętajcie, by nas subskrybować i komentować. Do zobaczenia. Cześć!